swojej ostatniej walce po raz pierwszy w karierze doznałeś porażki z Bryantem Jenningsem. Czego nauczyła ciebie ta przegrana? To była dla mnie taka dosyć bolesna lekcja, bo mówię, jestem zawsze takim samcem alfa, gdzie zawsze chcę być po prostu guru we wszystkim, coś tam, a tu nagle bolesny spadek, o kurczę, ten upadek z konia. I całkiem inne podejście, zaangażowanie, chyba widać jak wyglądam. Nie chodzi o sylwetkę, bo kulturystą to nie jestem, tylko chodzi mi o wszystko, o podejście, o wydolność, jak podchodzę do treningu, jak się przykładam do tego treningu. Całkiem inne wnioski wyciągam ze sparingów, także wydaje mi się, że to wszystko będzie można zobaczyć 8 listopada i głównie tam będzie głowa, mi się wydaje, i jednego, i drugiego. To ja rozmawiałem po twojej ostatniej walce z Krzysztofem Włodarczykiem i on stwierdził, że właśnie głową przegrałeś tą walkę, że zjadła cię trema i wielkość tego całego przedsięwzięcia w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Czy rzeczywiście tak było? No, po części się zgodzę. Może to nie było tak, że ja się nie przestraszyłem Jenningsa, bo to ja się nigdy nikogo nie boję w ringu. Zresztą było widać. Ja poszedłem na niego, tylko że ja za bardzo myślałem o wszystkim innym, tylko nie o tym, co trzeba. Czyli nie o taktyce, nie o tym, co tylko ojej, przyszedł tam przed samą walką, dzień przed były te rozmowy z tymi największymi gwiazdami w HBO. I tak, kurczę, człowiek wychodzi do tego ringu, patrzy to wszystko, kurde, i sobie zdaje sprawę, chłopaku, kurde, ty wiesz, gdzie ty się teraz znalazłeś, jaką ty masz szansę. I wtedy może właśnie za bardzo gdzieś to wszystko chciało się aż tak, zamiast myśleć o taktyce. No i wiem na pewno, że już przed tą walką wyłączę się i będę myślał tylko i wyłącznie o tym, co mam zrobić w ringu. Ty spośród 17 swoich walk zawodowych, aż 7 stoczyłeś w Stanach Zjednoczonych, boksowałeś już w Chicago, boksowałeś w Nowym Jorku. Podoba ci się w Stanach? W Stanach na pewno mieszkać bym nie chciał, bo jest, mówię, w życiu wszystko może się wydarzyć. Nie, bo mi się... Dlaczego? Bo to jest takie życie inne, no tam wszystko jest takie, mówię, nie jak ja bym chciał właśnie iść rano do polskiego sklepu, coś takiego, na tej zasadzie, aczkolwiek mówię, w życiu wszystko może się wydarzyć, może dostanę jakąś fajną propozycję, może gdzieś ten i czemu nie, ja nie mówię, tylko na stałe bym nie chciał mieszkać, na stałe chciałbym mieszkać gdzieś w Polsce nad jeziorem, coś takiego w górach. O. Czyli Polski nie chciałbyś zostawić, powiedzmy, dla kariery zawodowej? Dla kariery bym mógł zostawić na chwilę, ale na chwilę. Później wrócić tutaj, bo kocham po prostu na tej zasadzie. Wszystko zadecyduje jedna z walk. Ja tak naprawdę sobie postawiłem tą walkę bardzo tak honorowo i jeżeli wygram, no to bawię się w to dalej. Jeżeli przegram, no to gdzieś ten boks schodzi na drugi plan w moim życiu, ponieważ ja bardzo podchodzę do czegoś profesjonalnie. Jeżeli zobaczę, że nie jestem w stanie na przykład wygrać z Tomkiem, który jest świetnym zawodnikiem, ale ja też się za takiego uważam, więc jeżeli nie będę z nim w stanie wygrać, no to dziś będzie trzeba pomyśleć o czymś innym. No. Poważnie aż tak? Zależy jak ta walka będzie wyglądała, w jakich okolicznościach na przykład. Ja mówię wszystko, ja na razie mówię, jestem przekonany, że wygram, no a co się okaże, no to zobaczymy 8. Wszystko może się tam zdarzyć, prawda? Kto jest dzisiaj twoim największym wrogiem? Wrogiem? Nie wiem, nie mam żadnych wrogów takich jakichś największych. Może ich mam, ale to nie to, żeby tutaj na ogół mówić, tak? Chcę się zapytać ciebie o Krzysztofa Zimnocha. Z czego wynika to, że tak bardzo się nie lubicie? Można chyba wręcz powiedzieć, że się nienawidzicie. Może zostawmy ten temat, nie promujmy już Zimnej na w ogóle. Ja już mówię, skończyłem promocję. Jeżeli do tej walki dojdzie, to wtedy będziemy się w to dalej bawić. Aha, czyli mimo to, że w tej chwili walczysz z takimi zawodnikami jak Tomasz Adamek, to bierzesz pod uwagę to, że kiedyś w przyszłości może dojść do twojego starcia? No jasne, no jest wiele niewyjaśnionych rzeczy. Trzeba to zakończyć, aczkolwiek powiedziałem, jeżeli będzie kiedykolwiek taka walka, to wygrany zgarnia wszystko, nie tak, że on sobie zarobi na tej walce i tyle. Znaczy wygrany zgarnia wszystko. Ja też nie chcę... Mówię, w ringu się może stać wszystko, ale niby w ogóle nie traktuję tego tak, tylko mówię, jak na przykład ja dostaję sumę X, na pewno będzie większa niż Zimnocha, a Zimnoch dostanie sumę X, to jeżeli on wygra, to ja mu daję tą sumę X, co on miał dostać, a jeżeli on przegra, nie dostaje nic, na tej zasadzie. Po prostu. A inaczej nie ma żadne, że on zarobi sobie wypłatę życia, bo to dobrze wie, że gdzie, przez to, że go popchnąłem, to się zaczęło po prostu ktoś tam... No właśnie, jak z perspektywy czasu oceniasz tą sytuację, kiedy rzuciłeś się na niego? Głupota, no, ale to nie było tak, że ja się rzuciłem, żeby po prostu coś tam, tylko miałem ku temu powód, no jak już powiedziałem. Zresztą dobrze wiecie, jaka jest historia, nie będę go powtarzał, bo to jest... Kogo to obchodzi? I tyle, no. Czy nie żałujesz tam tego incydentu? Czy ja żałuję, czy nie?
chłopak sobie zarobił 2-3 walki za parę groszy, których by nigdy w życiu nie zarobił i tyle. A jakbyś zareagował, gdyby zdarzyła ci się w karierze taka sytuacja, że stajesz rywalem twarzą w twarz, patrzycie sobie w oczy i nagle on pluje ci w twarz, tak jak to zrobił kiedyś Derek Chisora Władimirowi Kliczce? Nie wiem. Nie wiem, jakbym zareagował. Zależy. Mówię, Bo Kliczko, z tego co pamiętamy, kompletnie nie zareagował. Nie zwrócił na to uwagi. No i właśnie tutaj, no tak, tylko że on był troszeczkę w innej sytuacji. On był tam jako ktoś z narożnika. Jak on by go uderzył wtedy, to różnie to mógł. On mógł na przykład zasłabnąć coś tam i mógłby straszną karę ponieść, tak? On sobie co innego by to zrobił Witali, nie? Bo to już oni walczą gdzieś tam, no, ale to zrobił bratu. No nie wiem, ciężko mi się na ten temat określić, co ja bym robił. Wydaje mi się, że może przed walką z Jenningsem od razu bym go napierniczał, nie? A teraz nie wiem.